Korea Północna uchodzi za najbardziej zamknięte państwo świata. Nie bez kozery i nie bez przyczyny jest tak także traktowana. No właśnie. Dziś słów kilka o Korei Północnej, bardzo tajemniczym, bardzo kontrowersyjnym i bardzo niebezpiecznym państwie, a w zasadzie, ściślej rzecz ujmując, o ojcu, o założycielu jednej chyba z najsłynniejszych rodzin dyktatorskich. Mowa tutaj oczywiście o Kim il który no. Mm, jego ścieżka do tego, aby objąć władzę w Korei Północnej e, była dosyć ciekawa i interesująca. E, no, który także tak naprawdę Kim il -senem się nie, nie nazywał, ponieważ nosił zupełnie inne nazwisko. Dla nas niemniej jednak jest znany jako Kim il -sen. ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy. Moi drodzy, naturalnie cieszę się z tego, że jesteście z nami, że oglądacie nasze odcinki. Zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał ci, którzy tego jeszcze nie uczynili, żeby Sprawdzali powiadomienia dotyczące naszych premierowych odcinków, do zostawienia łapki w górę, a także do tego, żebyście, może, w komentarzach składali propozycje dotyczące tematyki przyszłych odcinków naszego cyklu, dawno temu, ale Kończymy z ogłoszeniami, wracamy do naszego dzisiejszego spotkania i do tematu dzisiejszego spotkania. No właśnie, Kim Il-sung, tak naprawdę, mowa tu o Kim żyjący w latach 1912-1994, polityk północno-koreański, tak jak wspomniałem kilka słów wcześniej, uznawany za założyciela słynnej dynastii Kimów dynastii Kimów panującej do dnia dzisiejszego, rządzącej bardzo brutalnie i totalitarnie w Korei Północnej, o nim dzisiaj słów kilka będzie, no więc jeżeli mamy o nim powiedzieć, musimy powiedzieć o jego dzieciństwie i o otoczeniu, rodzinie, z której się wywodził. A no właśnie, mało kto kojarzy, mało kto pamięta, mało kto nawet wie, że ojciec Kim Il-sunga, ja w odcinku będę się posługiwał yy, jego dwoma Określeniami. Kim Il-sung albo Kim Il-sen. Mowa oczywiście o jednej i tej samej osobie. Ojciec tego rzeczonego przeze mnie polityka, czyli Kim Hyong-Jik. Żyjący w latach 1894-1926, yy, uczęszczał, co ciekawe, będąc w młodym wieku do szkoły sung która była prowadzona przez amerykańskich misjonarzy. Po jej ukończeniu został nauczycielem, a następnie farmaceutą zielarskim. Więc, no, należy wspomnieć, że Kim Il-sen pochodził yy, no, nie z najniższych warstw społecznych. Jego ojciec był, jak na warunki koreańskie, dość Dobrze wykształcony. Przejdźmy w naszej opowieści dalej, ponieważ, yy, no, Kim wraz z żoną, czyli z matką Kim Il-sunga, byli, co ciekawe, chrześcijanami. No, i istnieją także dowody na to. Tutaj badacze skupiający się na życiu Kimirsena Sena dowodzą tego, że w młodości Kimirsen Sen również chodził wraz z rodzicami na nabożeństwa chrześcijańskie, jednak dopiero później, jak się okazuje, porzucił chrześcijaństwo, stał się zagorzałym ateistą. No, zresztą ateizm to, że tak powiem, do dnia dzisiejszego. Wyznanie w cudzysłowie obowiązujące w Korei Północnej Koreańczycy mają tylko i wyłącznie wpatrywać się w podobizny swoich przywódców. No tak, to dzisiaj funkcjonuje, ale żeby do tego wszystkiego doszło, naturalnie trzeba było zbudować całą machinę, całą machinę totalitarną, która oczywiście zaczęła się od Kimir Sena. Od roku 1924 Kimir Sen przebywał w Chinach, gdzie wstąpił do młodzieżowego ruchu marksistowskiego. Już bardzo mocno wtedy w tej w latach dwudziestych Zarysowały się u Kim Irsena poglądy marksistowskie, które później z wielkim zapałem wprowadzał w życie wśród swoich współobywateli. W latach 30. wieku XX należał do koreańskiej partyzantki, która walczyła z okupacją japońską, ponieważ lata 30. to jest oczywiście czas okupacji japońskiej na terenach Korei, no i Kim Irsen, jak wielu innych Koreańczyków, do partyzantki walczącej z japońskim najeźdźcą. No właśnie. W roku 1931 Kim Il-sung, czyli Kim Il-sung, wstępuje do komunistycznej partii Korei, na której czele staje w roku 1945. No i trzeba wspomnieć jeszcze jedną ciekawostkę, że od roku 1948 komunistyczna partia Korei jest nazywana i to jest jej oficjalna nazwa jako Partia Pracy Korei. No i od 1931 roku Kimirsen jest w jej strukturach. No i tak, Kimirsen, jako zagorzały marksista, komunista, jest bardzo mocno skierowany w stronę Związku Radzieckiego. Tam też przez pewien czas przebywa i zdobywa wykształcenie wojskowe i polityczne. Podczas II wojny światowej służy w Armii Czerwonej, gdzie jako major dowodzi 88. samodzielną brygadą strzelecką, która która jest złożona z Koreańczyków, ale także wielkim jej, wielką jej częścią i są obywatele Chin. No, u Kima, u Kim Irsena, komuniści radzieccy bardzo mocno zaszczepili pewne elementy propagandowe, które on później z kolei przeszczepiał na grunt Korei. Północnej. Przejdźmy dalej, bowiem moi drodzy, ciekawostka. Na przywódcę państwa koreańskiego i naturalnie przywódcę partii, partii rządzącej, wybrano Kim il -Sena z powodu braku, no właśnie, innego Kandydata, innego, bardziej wydawałoby się kompetentnego kandydata. No, oczywiście, zarazem też posłusznego kandydata. Pierwotnie, bowiem na czele państwa koreańskiego miał stanąć polityk, który nazywał się Shoman Sikh. Niemniej jednak, yy, no, wybrano Kimir Sena. No i tutaj dyskusje toczą się do dnia dzisiejszego. Nie posiadał on zbyt mm, porządnego, tak byśmy powiedzieli, przygotowania ideologicznego, był stosunkowo słabo wykształcony nawet w porównaniu ze swoim ojcem. Niemniej jednak, no to właśnie on został na przywódcę państwa wybrany. Po klęsce Japonii, po klęsce oczywiście w wyniku II wojny światowej, w roku 1945, Kim Il-Sung powraca do Korei. I tam staje na czele północno-koreańskiego biura komunistycznej partii Korei, które no, y, zostało przed, prze, przekształcone w y, odrębną jak gdyby partię, w odrębny byt, czyli komunistyczną partię Korei Północnej. O tym już powiedziałem słów kilka temu, jakie ona później przeobrażenia przechodziła. I w lutym roku 1946 Kim powołuje na północy kraju tymczasowy rząd komunistyczny. I on oficjalnie zwał się tymczasowym Komitetem Ludowym Korei Północnej. Komitet Ludowy brzmi nam dosyć znajomo. Jeżeli wgłębiamy się w historię Związku Radzieckiego, no to właśnie te Komitety Ludowe to bardzo symboliczne, symboliczne nazewnictwo związane ze strukturą polityczną, urzędniczą w Związku Radzieckim. Więc jednak na tym szkoleniu wojskowym i politycznym yy, podczas przebywania podczas pobytu w związku radzieckim kim coś tam jednak zapamiętał więc tak ten rząd komunistyczny został nazwany no i kim tworzy także demokratyczny front na rzecz zjednoczenia ojczyzny bardzo buńczuczne nazwy ale o co chodziło w tym froncie no yy, to był front składający się z kilku organizacji politycznych oprócz komunistycznej partii Korei Północnej. W jego skład wchodziły także koreańska partia socjaldemokratyczna, nowa partia ludowa oraz chondoistyczna partia Chongu. No, to wszystko miało na celu właśnie zjednoczenie Korei pod sztandarem naturalnie polityków marksistowskich, na czele których miał stać Kim? 28 kwietnia roku 1948 Najwyższe Zgromadzenie Ludowe ogłosiło utworzenie Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. I moi drodzy, dzisiaj współcześnie, kiedy słyszymy skrót KRLD, oczywiście odnosi się on do Korei Północnej, ponieważ Korea Północna no, to potoczna nazwa tego państwa. Rzeczywistą oficjalną nazwą państwa północno-koreańskiego jest właśnie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Szefem wtedy państwa północno-koreańskiego wybrany został polityk, który zwał się Kim Tu-bong. Jednak Kim il sen został premierem tegoż państwa. Trzeba dodać, że w roku 1953 dodatkowo otrzymał jeszcze bardzo wysokie stanowisko wojskowe, bowiem został ogłoszony marszałkiem. Uzyskał stopień marszałka wojsk północno-koreańskich. No i nowe państwo nie aspirowało jedynie do na północy kraju. Trzeba to jasno zaznaczyć. Rząd KRLD uznawał się za jedyny legalny, prawowicie wybrany rząd na całym półwyspie koreańskim. Stąd też, aby pokazać unifikacyjne plany rządu, 30 czerwca roku 1949 partia pracy Korei Północnej połączyła się oficjalnie z partią pracy Korei Południowej. No więc w historii Korei Północnej i Korei Południowej mieliśmy już do czynienia chociażby z takim symbolicznym połączeniem. Oczywiście do dzisiaj dyskusje polityków toczą się wokół tego, czy istnieje jakakolwiek szansa na zjednoczenie Korei Północnej. Wydaje się to być oczywiście na dzień dzisiejszy niemożliwe. 25 czerwca roku 1950 koreańska armia ludowa, która liczyła około 415 tysięcy żołnierzy, wspartych, co ciekawe, 150 samolotami i 150 czołgami, no, nie musimy mówić, skąd to wsparcie przyszło. Oczywiście, że przyszło ze Związku Radzieckiego. I te wojska Korei Północnej wkroczyły na terytorium Korei Południowej, przekraczając słynny 38 Równoleżnik, no i zdobyły w niedługim czasie Seul. Armia Południowo-Koreańska liczyła około 150 tysięcy żołnierzy, miała no, małą ilość czołgów, bowiem około 40 i tylko 14 samolotów. Nie miała zatem szans yy, oprzeć się yy, tak zmasowanemu atakowi ze strony wojsk Korei Północnej. No i w odpowiedzi na ten atak komunistycznej Korei Północnej na południową Koreę, Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych uchwaliła 27 czerwca roku 1950 wysłanie do Korei Sił Międzynarodowych. Związek Radziecki oficjalnie zbojkotował obrady Rady Bezpieczeństwa ONZ no z powodu nieprzyznania chińskiej republice ludowej miejsca w tej organizacji. Taki był oficjalny powód. Niemniej jednak dzisiaj wiemy, że Związek Radziecki zbojkotował te obrady z bardzo prozaicznej przyczyny, bowiem wspierał po cichu, wspierał Północnych Koreańczyków, w tym, żeby pokonali południowych Koreańczyków i zdobyli cały półwysep. Brak znaczących efektów militarnych po obu stronach zmusił wreszcie obie strony tegoż konfliktu do podpisania rozejmu. Ten rozejm został podpisany 27 lipca roku 1953. Został on naturalnie podpisany przez przedstawicieli Korei Północnej w osobie Kim Il-sena oraz. Zwierzchnika Armii Korei Północnej, Chin Ludowych yy, i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc znowu na piedestał wysuwa nam się Kim Il-sen, jako ten człowiek emblematyczny, jako przywódca yy, państwa północno-koreańskiego. Co ciekawe, podczas podpisania tej deklaracji yy, no, nie było przedstawiciela Korei Południowej, czyli ówczesnej Republiki Korei, oraz nie było tam właśnie podpisu przedstawiciela Korei Południowej. No i przez długie lata ta nieobecność i brak podpisu stanowiły dla rządów w Korei Północnej pretekst, bardzo mocny pretekst do odmowy rozpoczęcia rozmów pokojowych z południem, które dla Koreańczyków z północy nie było stroną konfliktu. No bo jeżeli podczas podpisania deklaracji o zawieszeniu broni, o zakończeniu konfliktu nie było przedstawiciela drugiej strony, Koreańczycy z Północy mieli niestety wtedy asa w rękawie, i oni przez długie lata podnosili właśnie tę kwestię. Przejdźmy dalej, bowiem w polityce wewnętrznej wojna stała się pretekstem dla Kim Il-sena do likwidacji opozycji i do szerokiej militaryzacji kraju. Widzimy to do dnia dzisiejszego. Korea Północna jest krajem szalenie mocno zmilitaryzowanym. Po zakończeniu działań wojennych następowała stopniowa odbudowa. Korei Północnej ze zniszczeń wywołanych oczywiście konfliktem. Od roku 1954 w gospodarce koreańskiej wprowadzono centralne planowanie. No my z lat PRL-u wiemy, czym było centralne planowanie, a priorytet dla przemysłu koreańskiego miał oczywiście przemysł ciężki. Tu na przemysł ciężki należało nakładać największą uwagę i oczywiście skupiać się na tym, żeby ten przemysł się nie ustawiał. Stannie rozwijał. No właśnie, kim zaczyna budować swoją potęgę, natomiast wbrew zaleceniom Związku Radzieckiego nie przeprowadził procesu destalinizacji. No, jesteśmy już w latach, w których oczywiście Stalin nie żyje i jest w państwach bloku wschodniego. Przeprowadzana stopniowa destalinizacja. On tej destalinizacji w Korei nie przeprowadził. 30 sierpnia roku 1956 północnokoreański polityk Cho Chang-ik wygłosił przemówienie, w którym to bardzo mocno zaatakował Kim Il-sena za koncentrowanie władzy. Partii oraz państwa w swoich rękach, oraz skrytykował także linię całej partii północno-koreańskiej, która stawiała tylko i wyłącznie na uprzemysłowienie kraju. No, dzisiaj powiedzielibyśmy, że strzelił sobie w kolano albo i w głowę, bo dzisiaj jest to wydaje się nie do przyjęcia, żeby skrytykować panującą postać w Korei Północnej. Natomiast w tamtych latach był polityk, który jawnie odważył się przeciwstawić Kim Irsenowi. W odpowiedzi na tą krytykę, Kim Irsen obiecał przeprowadzić reformy, do których naturalnie tu nie ma żadnego zaskoczenia, nigdy nie doszło. No, jednak, oczywiście, opozycja wo wobec Kima wyczuła pismo nosem i w bardzo niedługim czasie udała się na emigrację do Chin oraz no, w późniejszej konsekwencji, naturalnie, została usunięta z Komitetu Centralnego. Natomiast we wrześniu roku 1956 radziecko-chińska delegacja udała się do Feniangu, czyli do stolicy Korei Północnej, z bardzo specyficznymi instrukcjami dla Kim Il-sena. Te instrukcje mówiły głównie o tym, by zaprzestał wszelkich czystek oraz ponownie nawiązał współpracę z liderami y, innych frakcji w Korei Północnej oraz przede wszystkim z liderami frakcji radzieckiej. No, Rosjanie nie chcieli odpuścić wpływu na politykę Korei Północnej. Natomiast drugie plenum Komitetu Centralnego, które odbyło się 23 września 1956 roku, oficjalnie ułaskawiło przywódców opozycji, no więc te instrukcje przywiezione przez Rosjan i Chińczyków troszeczkę na kima zadziałały, niemniej jednak... W roku 1957 wszystki zostały wznowione, więc kilka miesięcy tylko trwał względny spokój w Korei. I w roku 1958 z kolei no, wszelkie inne frakcje frakcje opowiadające się za no, nie tak totalitarną polityką zostały zlikwidowane, mówiąc wprost przestały istnieć. A mówiąc jeszcze bardziej wprost, Kim tym samym wyczyścił sobie podwórko w Korei Północnej i utorował sobie drogę do tego, żeby być głównie i jaśnie panującym wielkim prezydentem. Ale do tego dojdziemy. Ideologiczny spór, zarówno z komunistyczną partią Związku Radzieckiego, jak i z komunistyczną partią Chin, ostygł Dopiero w latach 60. XX wieku kierownictwo Partii Pracy, oczywiście koreańskiej Partii Pracy Północno-Koreańskiej Partii Pracy, ostatecznie zachowało neutralność w konflikcie między mocarstwami. Neutralność poskutkowała uruchomieniem w roku 1966 programu Juche i to też jest bardzo charakterystyczny program, tylko i wyłącznie odnoszący się do polityki Korei Północnej. Ten program miał y, doprowadzić Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną do Zupełnej samowystarczalności i niezależności. I zresztą do dnia dzisiejszego ten program Juche w Korei Północnej jest stosowany. Koreańczycy dążą do tego, żeby być państwem samowystarczalnym, niezależnym od innych państw i oczywiście, żeby też te inne państwa nie miały najmniejszej okazji do tego, by ingerować w ich wewnętrzną politykę. No, wydaje się, że Koreańczycy przez te lata jednak no, sporo rozbudowali program Juche. No, trzeba im przyznać, że są państwem naprawdę szalenie wyizolowanym. Przejdźmy dalej w opowieści o Kim Irsenie, bowiem mamy do czynienia z dosyć ciekawą, e, z ciekawym wydarzeniem, o którym też mało kto wie, bowiem w roku 68. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna wzięła do niewoli, uwaga, amerykański okręt wojenny USS Pueblo. Zatrzymanie okrętu wojennego dowodziło, że Kim Il-sen realizował wtedy własną strategię zimnej wojny, która była kompletnie niezależna od związku radzieckiego i chińskiej Republiki Ludowej. No właśnie, koreańczycy aresztowali. Właśnie się okazuje, że aresztowali. Byli na tyle silni, by aresztować. Okręt, okręt amerykański. Oczywiście nie był to wielki okręt, no ale jednak symboliczna waga tego wydarzenia dla Koreańczyków była motorem napędowym na długie lata. Przejdźmy dalej w naszej opowieści, bowiem w roku 75 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna chcąc po raz pierwszy i no taki główny zademonstrować swoją niezależność od y, ruchu państw, y, no właśnie sprzymierzonych wokół Związku Radzieckiego, y, decyzją Kima przechodzi do bardzo specyficznego obozu państw, bowiem do obozu państw niezaangażowanych. No i właśnie z tym wiąże się kolejna tajemnica wokół Kim Ir Sena i wokół polityki północnokoreańskiej. No bo z jednej strony pobierał nauki w Związku Radzieckim, z drugiej strony przeszedł w pewnym momencie w latach 70. do, wydawałoby się, państw neutralnych, oczywiście tylko z nazwy, bowiem ruch państw niezaangażowanych. No, to tylko z nazwy państwa niezaangażowane. Korea Północna do nich należała. Wraz z rozpoczęciem polityki neutralności, Kim zaczął rozbudowywać własny kult jednostki, a wraz z przeprowadzonymi pod koniec lat 50. wewnątrzpartyjnymi czystkami, coraz większą rolę w partii zaczęła mieć rodzina przywódcy. I właśnie mamy do czynienia z budowaniem tej wielkiej dynastii, dynastii Kimów totalitarnych, polityk. Obok Kima, który no, utożsamiany był prawie, że z bóstwem, jego najbliższa rodzina zaczywa, zaczynała zdobywać coraz to większe znaczenie. I wydaje się, że no, doprowadzili do tego, co było w ich założeniach. Popatrzmy dzisiaj, jak są y, członkowie rodziny Kima traktowani w Korei Północnej. W roku 72 została zmieniona konstytucja Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i w jej świetle Kim został prezydentem i sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej. Zmieniona została także, co ciekawe, jego oficjalna biografia. Według nowej wersji był przedstawiany jako jedyny, jedyny założyciel Partii Pracy Korei. Nie było innych polityków, tylko Kim Il Sen sam założył Partię Pracy Korei. No, Koreańczycy i politycy koreańscy, mm, północno naturalnie mają coś właśnie z tym związane, że lubią grzebać w swojej biografii i ją czasami wręcz kosmicznie zmieniać. Od lat 70. w polityce zagranicznej Korei Północnej coraz mniej liczyła się współpraca z krajami bloku komunistycznego. Natomiast jedynymi krajami socjalistycznymi, z którymi Korea Północna i sam Kim il pozostawał w jakiejś bliższej relacji, była Niemiecka Republika Demokratyczna, rządzona przez oczywiście Ericha Honeckera. Była to, juga, była to także Jugosławia, rządzona przez Josipa Brostito oraz Rumunia, Rumunia rządzona przez... Przez Nikolae Czałczesku, który jest także bohaterem jednego z naszych poprzednich odcinków, więc ci, którzy jeszcze nie obejrzeli tego odcinka, są zaproszeni do nadrobienia zaległości, moi drodzy. No właśnie. W ciągu dekady lat 80. Kim Il-sen ożywił prowadzone od roku 1971 negocjacje z Koreą Południową i podpisał z tym państwem układ o pojednaniu i nieagresji. 10 października rok 1980 podczas 6 Kongresu Partii Pracy Korei zaproponował oficjalnie formułę zjednoczenia obu państw yy, znajdujących się na Półwyspie Koreańskim i polegać, polegać to miało na utworzeniu na terenie całego Półwyspu yy, Demokratycznej Federacji Republiki Korei, tak, to w umyśle Kima miało wyglądać. No, miała ona funkcjonować jako federacja obu państw z zachowaniem odrębnych rządów, a tym samym systemów politycznych. Idea no, jest często wykorzystywana także i współcześnie przez aparat propagandowy Korei Północnej. No, jednak nie wywołała zbyt dużego odzewu za granicą, po prostu wydaje się, że państwa. Yy, no, miały na uwadze to, że te próby podejmowane przez Kima i tak spełzną na niczym, no i jak się okazało, miały rację. I w latach 60. i 70. przy pomocy centralnie sterowanej ekonomii Korei Północnej udawało się utrzymać względnie wysoki wzrost gospodarczy. Dzisiaj brzmi to Troszeczkę kuriozalnie, ale tak to było. W latach 60. 70. w Korei naprawdę zauważalny był wzrost gospodarczy. Gospodarka północno do późnych lat 70. była uznawana za silniejszą od południowo-koreańskiej. Na początku lat 80. rozpoczął Kim il sen dążenia do utworzenia no właśnie własnego programu atomowego. No jakże to dzisiaj dla nas brzmi znajomo. Poważne kłopoty gospodarcze zaczęły się w latach 90., kiedy silnym ciosem dla Korei Północnej stał się upadek Związku Radzieckiego. No i oczywiście związane z tym zerwane strategiczne umowy handlowe. No ten cios dla Korei Północnej był naprawdę, naprawdę solidny i był też solidny dla Kima, który już wtedy no, dożywał swoich lat, bowiem, jak słusznie na początku zauważyliście, zmarł w roku 90. 54. Ale przejdźmy dalej, bowiem moi drodzy, no, Kim umiera, Kim -sen umiera, jest wielka rozpacz w Korei Północnej. Po, jej, po jego śmierci ciało zostaje zmumifikowane, zabalsamowane i przywódcą Korei Północnej zostaje nie kto inny jak jego syn Kim Jong-il. I to on przez późniejsze lata będzie rządził twardą ręką Koreą Północną i będzie umacniał wizerunek przedstawiciela rodziny Kimów jako najwyższego zwierzchnika, najwyższego przywódcę i jako najważniejszego polityka. Ale no, musimy powiedzieć, że w Korei Północnej współcześnie znajduje się około 500 Pomników Kimirsena jest tak bardzo wielbiony I w okresie od 1940 do 2000 roku Kimirsen został, uwaga, nawet pośmiertnie, został odznaczony, uwaga, ponad 230 orderami, medalami, nagrodami i zaszczytami. No i te wszystkie odznaczenia pochodziły nie tylko z Korei Północnej, bowiem pochodziły z ponad 70 różnych krajów i Także otrzymał szereg odznaczeń od organizacji międzynarodowych. No dzisiaj brzmi to dla nas zupełnie absurdalnie. I na zakończenie zdjęcie dosyć kontrowersyjne, bowiem, no właśnie, mamy do czynienia z pewną perełką. Kim Irsen miał być zawsze fotografowany on face, czyli nigdy z tyłu, nigdy z boku. Kim Irsen. Miał pewną przypadłość, miał ogromnego guza na szyi, którego nie pozwalał fotografować, nie pozwalał pokazywać na zdjęciach, bowiem no, był to mankament dosyć spory, a on jako wieczny prezydent nie mógł sobie pozwolić na to, żeby mógł być pokazany z jakimkolwiek defektem, ale wy dzięki naszemu dzisiejszemu odcinkowi możecie taką oto ciekawostkę obejrzeć i zobaczyć jak wyglądała ta wielka narośl na szyi Kimirsena. Za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękuję, zachęcam naturalnie do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami, a nade wszystko zachęcam do tego, żebyście wyglądali kolejnej premiery z cyklu dawno temu.